Ectolife to pierwsza na świecie sztuczna macica, której pomysłodawcą jest Hashem Al-Ghaili, mieszkający w Berlinie, popularyzator nauki. To na razie tylko pomysł, dzięki któremu mogłoby się rodzić nawet do 30 tysięcy dzieci rocznie i pozwoliłoby bezpłodnym parom zostać prawdziwymi, biologicznymi rodzicami. Tak zwany pakiet elitarny pozwalałby na genetyczne modyfikowanie embrionu przed wszczepieniem go do sztucznego łona, a przyszli rodzice mogliby wybrać nie tylko kolor oczu i włosów, wzrost i inteligencję, ale także uniknąć dziedzicznych chorób genetycznych. Ectolife miałaby być pierwszą na świecie placówką ze sztuczną macicą, która byłaby zasilana energią odnawialną. Według Światowej Organizacji Zdrowia około 300 tysięcy kobiet umiera z powodu komplikacji ciążowych, tłumaczy pomysłodawca projektu sztucznego łona. Ectolife ma na celu złagodzenie ludzkiego cierpienia. Dzięki Ectolife przedwczesne porody i cesarskie cięcia będą należały do przeszłości. Hashem dodaje, że jego rozwiązanie skierowane jest również do kobiet, które miały chirurgicznie usuniętą macicę z powodu raka lub innych chorób. Ectolife mogłoby również pomóc krajom, które cierpią z powodu poważnego spadku populacji, między innymi Japonii, Bułgarii, Korei Południowej i wielu innym. Ectolife, pierwsza na świecie sztuczna macica. Hashem uważa, że technologia jest już dostępna, a tym, co powstrzymuje tę koncepcję przed urzeczywistnieniem, są jedynie ograniczenia etyczne. W tej chwili badania na ludzkich embrionach, które mają więcej niż 14 dni, nie są dozwolone. Jeśli prawo to zostanie złagodzone, za 10-15 lat Ectolife będzie powszechnie stosowane, zauważa. Ludzie muszą stać się bardziej otwarci na tę technologię. W Ectolife mogłoby znajdować się 75 laboratoriów, z których każde może pomieścić 400 kapsuł wzrostowych lub sztucznych macic. Każda kapsuła jest zaprojektowana tak, aby dokładnie odtworzyć warunki panujące w macicy. W jednym budynku mogłoby w ten sposób przychodzić na świat nawet 30 tysięcy dzieci rocznie. Ectolife umożliwia dziecku rozwój w środowisku wolnym od infekcji. Kapsuły są wykonane z materiałów, które zapobiegają przywieraniu zarazków do ich powierzchni. Każda kapsuła wyposażona jest w czujniki, które monitorują parametry życiowe dziecka, takie jak bicie serca, temperatura, ciśnienie krwi, częstość oddechów i nasycenie tlenem. Al-Ghaili powiedział, że koncepcja Ectolife to kolejny logiczny krok, że opiera się na 50 latach przełomowych badań naukowych prowadzonych przez naukowców na całym świecie, a takie kapsuły porodowe mogą być powszechne w ciągu, i tutaj cytat, zaledwie 10 lat od teraz. Dzisiejszą publikację chcę zakończyć przesłaniem, jakie Maria dała Gisele Cardia 1 kwietnia 2017 roku. Uważajcie na naukę, uważajcie na szczepionki. Będą się starać manipulować wszystkimi od narodzin. Uważajcie na fałszywe demokracje, ponieważ wkrótce narzucą swą dyktaturę.